Dzień dobry, kochani. Witam was w moim pierdzielniku w lipcowym ogrodzie. No długo mnie nie było. Skończył mi się urlop, więc czas na nagrywanie nowych filmów. Mam nadzieję, że będą bardzo fajne. No i zainteresują nowych odbiorców, jak i starych. Chciałbym tak powiedzieć o tych moim pięknym urlopie. Szlak mnie chciał trafić. Pierw wyrwałem zęba, później mi kot zdech. Pasmo sukcesów niekończących się. Więc cały tydzień miałem wycięty z życiorysu. W drugim tygodniu w końcu zacząłem żyć. No i zacząłem się brać tutaj za to wszystko, za ogarnianie. A co do pracy w lipcu, zaraz wam wszystko opowiem. Powiem wam, co się robi w ogrodach. Niezbytnio dużo, ale trzeba mieć za parę rzeczy uwagę. Zapraszam do mnie do ogrodu, chodźcie. Słuchajcie, tyle co niedawno była wiosna, czekaliśmy z utęsknieniem na obraz zieleni, czekaliśmy z utęsknieniem na kolor, na zapach kwiatów i roślin. Sadziliśmy własne warzywa, własne rozsady my robili, a teraz przyszedł czas właśnie na to, żeby się tym wszystkim cieszyć. Aczkolwiek musimy zadbać o nasze rośliny, o byliny przede wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że musimy je odławiać. Jeśli dana roślinka nam przekwitnie, obcinamy jej kwiatostan, żeby nie zdążyła zawiązać owoców i wydać nasion, gdyż ona wówczas jeszcze raz nam pięknie zakwitnie. I tak powtarzany systematycznie po przekwitnieniu zabieg pozwoli utrzymać nam rośliny kwitnące aż do jesieni i będziemy się mogli nimi cieszyć. Przekwitają nam już teraz maciejki, przekwitają nam lwie paszcze, przekwitają nam goździki kamienne, czyli tak zwane brodate. Możemy zbierać ich nasiona, możemy je rozsiewać, robić nowe rozsady, gdyż goździki, lwie paszcze, co my tam jeszcze mamy z dwuletnich, orliki, łubiny, to są wszystko roślinki dwuletnie, które wymagają teraz od nas wysiania, żeby jeszcze zdążyły wzejść i zachwitnąć nam na następny lub za dwa lata. Za ten okres czasu po prostu. Pielęgnujemy trawniki, kosimy regularnie. Regularnie też nawozimy. Ja nawożę zawsze obornikiem granulowanym, bo już mączką rogowo-kostną nie. Od połowy sierpnia gdzieś przestaję nawozić. Ogród latem jest piękny, ogród latem jest ciekawy. Możemy zaobserwować w nim bardzo dużo owadów, bardzo dużo motyli. Sprzyjają nam ku temu posadzone krzewy, takie jak na przykład budleja Dawida, przegorzan, bylina pięknie wyglądająca. Ona tak samo przyciąga chmary motyli, chmary ćmieli, czy pszczół po prostu, których w tym roku jest mało. W rzewnikach zbieramy przede wszystkim plony. Zaczynają plonować już nam pomidory, ogórki. Robimy z nich przetwory, kisimy, konserwujemy, czy robimy sałatki. Mamy również własne pory, własne selery, obrywamy sobie listki do zupy, aby mieć świeży smak, jak i dużo, dużo witamin. Zapraszam was, kochani, teraz po taki szybki obchód po moim lipcowym ogrodzie. Oczywiście jest to ogród dziki. Nie jest on zbytnio zadbany specjalnie, nie jest on zbytnio pielęgnowany, jest po prostu posadzony. Jest to ogród prowadzony metodą naturalistyczną, więc nie spodziewajcie się tu równych krawędzi, nie spodziewajcie się tu, że tu nie będzie chwastu, gdyż w rabacie leśnej, żeby wyglądała bardziej naturalnie, rośnie sobie na przykład pokrzywa, rośnie sobie podgorycznik, z którym już się pogodziłem. Za niedługo będziemy też musieli zadbać o to, aby nasz ogród pięknie wyglądał kolejną wiosną. Ale to jeszcze troszeczkę czasu. Pokażę wam teraz moje rabaty kwiatowe. Zaczynają już pięknie wyglądać trawy. Jeszcze nie kwitną, ale już zbierają się, ja już to widzę, że one zbierają się w pąkach do zakwitnienia. Kwitną odętki, kwitną jeżówki, kwitną floksy przede wszystkim. Kwitną rośliny jednoroczne, kwitną dalie, kwitną mieczyki. Aksamitki, bujna zieleń, po prostu chce się żyć. Zapraszam was na spacer. Chodźcie ze mną.
tutaj kwitną nam floksy. Floksy, to jest piękna, fajna bylina, słuchajcie. Nikt jak nic innego kojarząca mi się z wsią, kojarząca mi się z sielskimi ogrodami wiejskimi, jak i również z ogrodami naturalnymi. Każdy z Was zapewne zna zapach tej pięknej byliny. Pachnie przecudownie. Od kolorów białych, różowych, biskupich czy lila róż, są też kolorowe. Są też jakieś czapkowane, ja Wam zaraz pokażę, mam jeszcze takiego floksa z wariegracją, bardzo fajnego i ciekawego. Ale na co chciałbym zwrócić Wam uwagę? Zerknijcie, tutaj mamy przekwitły kwiatostan żurawki, zaraz u progu. Zrobiłem z nich, te żurawki posadziłem w grupie, to jest odmiana Hollywood bodajże, i tworzy mi tu piękny ażurek. Tu zaraz przechodzą mi bodziszki, przechodzi mi czyszczec wełniasty. Ale kochani, prawdziwe show teraz, jak i na wiosnę w maju, robi mi tam miesięcznica. Zerknijcie, jak ona teraz ciekawie wygląda. Bardzo ładnie. Ona teraz będzie miała takie blaszki, które nadają się do bukietów suchych. Tu w tych małych blaszkach, w tych srebrnikach Judasza, jak na to się mówi potocznie, są nasionka. Kiedy ona wyschnie, ta roślina, wówczas tą osłonkę od nasionek sobie zrywam, nasionka spadają mi na glebę, a tu zostaje mi piękne srebro, które w promieniach słońca jesiennego będzie pięknie wyglądało i pięknie będzie kontrastowało z bujną zielenią i czerwienią perłkowca podolskiego, który rośnie tutaj za mną. Tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę również na tło z floksów. Są rozchodniki okazałe, które też pięknie zakwitną na jesieni i też dadzą nam piękny kontrast, jak i chryzantema. Ja jestem zboczony pod punktem zapachu liści chryzantem. Uwielbiam, 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 jeszcze raz uwielbiam. Kojarzą mi się z dzieciństwem na maksa, gdyż pomagaliśmy tam kiedyś cioci w pracach w szklarni przy chryzantemach, więc kojarzą mi się z dzieciństwem. Pamiętacie, jak nagrywałem Wam shorta, jak przykopywałem tą grządkę, na której przez cały sezon jesienny zbierałem skoszoną trawę, liście, no i wszystkie odpadki kuchenne. Zrobił się tu kompost. Zerknijcie, nawet wysiały się kosmosy, które były z tamtego roku. Marchew, jarmuż, buraki. W burakach jest czosnek, który za niedługo zbiorę. Zaś kosmosy. No i pora, seler, pietruszka, pomidorów koktajlowych troszeczkę, no i ogórki. Nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Cieplarni zwichrowanej przez burze, które ostatnio przechodzą nad naszym regionem. Zaraz Wam pokażę, dojrzewają pomidory, rosną dynie, cukinie. Dużo tego nie ma, ale starczy tak do rosołu, jak to się mówi, albo jakąś fitkę zawsze człowiek ugotuje. Chodźcie dalej, bo nie będę Was zanudzał warzywnikiem. Tutaj, kochani, moje pomidorki. Jakieś, powiem Wam, takie patologiczne są te odmiany czy coś, bo zerknijcie, no jakie one są chude. Nie, wcale nie takie jak ja. W tamtym roku były grube, ale miały mniej owoców. Ale w tym roku powiem Wam, że nawet mi zaplonowały. No, tego tunelu to jest ostatni rok, gdyż jest połamany cały. Jest poskręcany na druty, na różne wsporniki, żeby ino mi wytrzymał ten sezon, bo już nie było czasu, żeby kupić nowego, ani hajsu. Ale następny rok zrobimy taki specjalny z prawdziwego zdarzenia. Z drewna zrobimy konstrukcję, obijemy to fajnie folią, którą przytakerujemy do tego drewna i będzie to, nie dość, że będzie wyższa ta cieplarka, no i więcej zmieści się tam roślinek. Pomidory, jak widzicie, ładnie plonują. Papryki w tym roku dramat. A tu chcę Wam pokazać. Byliśmy na wycieczce. Rosła dziko szałwia omszona. Zebrałem sobie nasionka. I patrzcie, wysiałem w mieszance ziemi do storczyków perlitu i ziemi ogrodowej. I zobaczcie, już małe roślinki wychodzą. Więc ile mi tu wyjdzie, tyle będę mieć zaoszczędzone pieniędzy. Szałwia omszona gdzieś kosztuje około 10-12 zł za sadzonkę. A tu spokojnie będę mieć ich z 50. I to wszystko za darmo, bo zebrane z łąki. Więc polecam Wam takie wycieczki. Nawet zabrać sobie atlas roślin, patrzeć, co Wam się podoba, zbierać nasionka i macie własne byliny w ogrodzie. A tutaj, kochani, rosną moje jesienne dekoracje i radość. Ja uwielbiam dekorować swój ganek dyniami. I tu rosną dynie olbrzymie, dynie niebieskie, różne wszelakie, chyba z 3 albo 4 rodzaje. One sobie teraz kwitną, wydają owocniki, jest tu pełno obornika, ja tu rzucam skoszoną trawę, ta dynia wszystko zżera, łącznie z tymi bananowcami, które tu przezimowały cały sezon
zimowy. Rosną sobie, proszę zobaczyć, jakie są piękne. Bananowce w naszym klimacie, mi się one bardzo podobają. Nie miałem ich gdzie posadzić, a sumienia nie miałem ich wyrzucić. Mają odrosty, więc jakby ktoś chciał małego bananowca, Musa Bajo bodajże, czy Bajso albo Bajo, już nie pamiętam tej nazwy, to po prostu mogę dać. Tylko nie będę wysyłał, kto będzie chciał, niech sobie przyjedzie, chętnie odetnę mu kawałek szczepki. Tu ta beczka taka obskurna jest specjalnie dana. Dlaczego? Dlatego, że pomidory podlewamy wodą odstaną, wodą ciepłą. Nie możemy odkręcić wody ze szlaufa i podlać tych pomidorów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dostaną szoku i szlak je trafi. A tak w taki sposób lejemy. Ja do tej szklarni, może szklarni, cieplarni leję od 5 wiader wody, wylewam i starcza mi to na 2 dni. Więc za niedługo będą dynie, będziemy skrobać na Halloween. Chodźcie dalej, obrócimy się teraz i pokażę wam moją rabatę z daliami, którą zakładaliśmy na wiosnę. Tutaj zobaczcie, właśnie jest rabata pod jabłonkami z daliami. Zobaczcie, jak ona wyrosła. Ja mam 1,90 m prawie, a ta dalia no, jest prawie mojego wzrostu. Ona mi się z Polską kojarzy, więc odmiana narodowa. Żółte dalie, które nie są pełne. No i tu mamy kolor biskupi i dalej powtarzające się dalie. Tutaj mamy aksamitki wysiane, one pięknie stworzyły nam obrzeże. Chodźcie dalej, z drugiej strony wam je pokażę. Tutaj dalie są troszeczkę położone, bo u nas przychodziła ostatnio niezła burza w Kieleckim. Na szczęście ominęła moje domostwo, nie pouszkadzała tak jak w innych regionach województwa. No ale zobaczcie sobie te kolory tych dali, naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Tutaj mamy taką szery, a jest, tak jak na to mówię, biała, żółta, pomarańczowa i tam są czerwone. I obrywamy suche i przekwitnięte kwiatki. A tutaj zrobiłem sobie eksperyment. Posadziłem pomidory w gruncie. No i słuchajcie, rosną. Wyszczółkowałem słomą, dobrze przekopałem glebę. Dałem obornika, no i powiem wam szczerze, że lepiej plonują niż te w cieplarni. Teraz dopiero były przycinane liście, dopiero teraz były podwiązywane, bo tak to nie było w ogóle nic zrobione, były posadzone i zostawione same sobie. I nawet odpukać, mili moi, nie mają zarazy. A zobaczcie, ile tak samo jest owoców i jak ładnie zaczynają już dojrzewać. Zapraszam was na rabatę leśną. A tu, mili moi, rabata leśna. Zobaczcie, nie jest plewiona, wygląda maksymalnie naturalnie. Są tu pokrzywy, są tu inne chwasty, ale i rośliny, które prawidłowo powinny być w lesie. Walczą sobie z podgorocznikiem, walczą sobie same z chwastami. No i zerknijcie tą grę świateł, tej faktury, tych liści, tej barwy. Pod słońce, teraz takie już praktycznie zachodzące, fajnie to wszystko zaczyna wyglądać. Kwitną funkie, które akurat przekwitają już. Kwitną sobie jeszcze lilie, kwitną sobie floksiki, które są posadzone u brzegu rabaty, żeby było słoneczko. Zobaczcie sobie tutaj moje bagienko. Fajnie zaczęła kwitnąć krwawnica Roberta. No i fajnie wyglądać zaczyna skrzyp. No, mam nadzieję, że będzie tutaj za rok jeszcze lepiej, gdyż podosadzaliśmy mnóstwo odmian host, ale wszystko jest to jeszcze po widokach, bo są malutkie sadzonki, ale zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Zobaczcie sobie, jaki natura zrobiła oryginalny bukiet. Rubin rdestu himalajskiego z błękitem przedacznika kłosowego. Rdest zacznie się pięknie przebarwiać, złocić na jesień. Zerknijcie tutaj na tą śmieszną roślinę. To jest dziwidło. Ono jest w bulwach. Jak kwitnie, pachnie zgniłym mięsem i przyciąga muchy, które je zapylają. A tu faktura liścia, zerknijcie jakie, to jest ciekawe. I nadaje troszeczkę takiej dzikości i egzotyki. Zobaczcie kochani, w tamtym roku tutaj miałem naparstnicę. Pięknie się rozsiały i za rok będą mi kwitły na nowo pięknie. Tutaj mam paprocie, hosty takie już olbrzymie, one są duże. To jest Summer Substral. Samen substral, coś takiego, taka odmiana. Ona się charakteryzuje tym, że to jest ta hosta już taka większa troszeczkę. Ona ma duże liście, nie takie już ogromne jeszcze, jak powinny być, bo to jest sadzonka tam zeszłoroczna, ale przebarwiające się na żółto i bardzo fajnie rozjaśnia swoimi liśćmi, jak i kwiatami ciemne zakątki rabaty.
więc warto ją sadzić. Tu kwitną, przekwitły już tawułki, za mną jest dzikie poletko podgrucznika, ale w podgruczniku są przylaszczki i zawilce, jak i ciemierniki. Tu kwitnąć będzie zaraz milin, fajne, mocne pnącze, które miało iść po drzewie, a jednak wybiera inną drogę, ale zaraz temu zaradzimy. A tu, mili moi, pokażę wam ciekawą roślinę. Jeśli macie miejsce w ogrodzie, lubicie piękny zapach i ładny wygląd roślin, polecam wam tą roślinę. Jest to pluskwica. A ona pięknie kwitnie i pachnie pięknie jaszminem oraz poziomkami. Bardzo ozdobna bylina i fajny solitar. Fajny kolor. Tu mamy żuraweczki i pełnobruner, miodulki i ogólnie rabatka jest połączona i ozdobna o tej porze roku z liści. Tutaj tą rabatkę zakładaliśmy w tamtym roku, no i w tym roku jeszcze dosadzaliśmy troszeczkę na wiosnę bylin. Dominują tutaj przede wszystkim rubekie, no i trawy ozdobne. Rubekie lubię, bo one cały czas rozświetlają swoją żółcią dane miejsce. Rosną z tyłu trawy, róże, hortensje, jest dużo bylin, ale uwagę chciałbym wam zwrócić na tą roślinę. Jest to galtania, hiacynt letni w każdym bądź razie. Piękna roślina, która zakwita, już za niedługo już będzie kwitła, zobaczcie, latem. Jak sama nazwa wskazuje, hiacynt letni. Przyciąga rój owadów, ale słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładna i wdzięczna. Z tym, że jej cebulę, bo ona ma cebulę, wykopujemy na zimę. Z gleby, żeby nie przemarzała. Czasami się zdarza, że zostawiona w glebie, ona sobie weźmie i przezimuje, ale rzadko się to zdarza. Lepiej sobie ją wykopać i zimować w innym, zimować w piwnicy albo na strychu, w trocinach. Tutaj zerknijcie, gdzie w każdych wolnych miejscach, w dziurach, tu, zrobiłem tak zwany wypełniacz. Nic tak fajnie nie wypełnia rabaty bylinowe, jak trawy ozdobne. W moim przypadku jest tutaj, jest to ostnica Pony Thais. Ostnice u mnie naturalnie występują, więc ta rabata nie będzie gryzła się, a wchłapiała w krajobraz ponidzia. Więc moi mili, ja się będę z wami powolutku żegnać, gdyż mam jeszcze troszeczkę obowiązków domowych, trzeba spełnić. I tak, tutaj mamy jeszcze super tunie, które posadziłem, to jest odmiana Vista. Latają gołąbki furczaki, zbierają sobie z nich nektar. Ta roślina jest naprawdę wdzięczna. Wystarczy tylko dać jej troszeczkę nawozu do supertunii, do petunii i pelargonii z Platona. Polecam ten nawóz gorąco, gdyż naprawdę rośliny kwitnące jednoroczne się odwdzięczają. I już tutaj chciałbym wam pokazać jeszcze rośnie oleander, a tutaj jest szkółka oleandrów, które są wszystkie zakupione praktycznie w biedrze. Minus jest taki, że musimy później takie drzewko sobie przezimować, bo nam po prostu nie przezimuje na dworze, ale na spokojnie daje się radę przezimować go w nieogrzewanym przedpokoju przed kotłownią. Więc tyle na dziś. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, dodania komentarza, dodania łapki w górę, dzwoneczka. Zapraszam was na mój Facebook, Paweł Mój Sposób na Ogród, TikTok, gdzie jestem bardzo aktywny, gdyż wygodniej mi nagrywać krótkie filmiki i wstawiać, niż robić długie produkcje filmowe. I już, życzę wam wszystkiego dobrego. Siemane raz, cześć. A jeszcze jaki taki bonusik, damy wam krótki spacer po ogrodzie botanicznym w Krakowie, najstarszym ogrodzie w Polsce. Tylko z góry przepraszam za jakieś nagrania, gdyż byłem mocno podniecony, a nie wziąłem sobie kijka do... nie wziąłem sobie statywu i po prostu ten filmik może drażnić oko, ale na pewno coś z niego tam zobaczycie, jak to wygląda. Ogólnie zapraszam was, polecam wam tamto miejsce, gdyż jest bardzo ciekawe. Rośnie tam sporo roślin jednorocznych, sporo bylin, mało traw, fajne nasadzenia, bardzo pomysłowe, gdyż są nasadzenia grupowe. Pięknie urzekają mnie tam stare drzewostany, bo naprawdę ten ogród ma ponad 200 lat. Jest naprawdę najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce, ale no niestety Małopolska nie dała rady. Na pierwszym miejscu top moich ogrodów botanicznych jest niezmiernie i
do tej pory najpiękniejszy ogród we Wrocławiu, gdzie was też gorąco zapraszam, a jest naprawdę teraz czas na to, gdyż macie urlopy, zwiedzajcie, oglądajcie, patrzcie, łapcie inspiracje, róbcie zdjęcia, nagrywajcie filmiki, szkicujcie, na pewno coś wpadnie wam do głowy z takich założeń. Nie musicie od razu zakładać pięknego parku, ale zaczynając od małych rabatek, więc zachęcam was do takiego zwiedzania, odwiedzania takich pięknych miejsc. Dzień dobry kochani, ja dzisiaj na wycieczce. Zobaczcie tutaj, jaki las bananowców. Akurat te odmiany, co ja mam. Zerknijcie sobie. A jesteśmy w ogrodzie botanicznym w Krakowie. Jednym z najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce. Musa Bajo. Pasio, o. Zobaczcie, jaki piękny las. Ciekawe, czy u mnie taki urośnie. A tu młode bananki, one tak wyglądają na tej odmianie. One są niejadalne. W krajach tam, gdzie rośnie dziko, on jest traktowany jako ziemniak. Zobaczcie, jak pięknie ogród, taki egzotyczny. Na razie część od palmiarni. Polecam tu wyprawę każdemu miłośnikowi ogrodnictwa i ogrodów. Poczujecie się jak w raju ogrodowym. Piękny, jeden z najstarszych ogrodów w Polsce, tak powiedziałem. A my idziemy dalej. Tu kolekcja anturiów. Pamiętacie, jak mi się dawało to na imieniny? A tu ogród wodny. Pewno rybek, pawich oczek, mieczyków. Zobaczcie te piękne kalium. No, liście piękne. Przepraszam. Tutaj zobaczcie, Wiktoria, jaka piękna. Tak by się chciało po niej draptać. Jeszcze krokodyli brakuje. Prawdziwe królestwo dla miłośników roślin. Zerknijcie, jaki piękny kwiat. A jaki duży. Idziemy dalej. I to, co Paweł lubi najbardziej, świat paproci. Zobaczcie, ile taka piękna paproć zwiasta. Czujesz się jak w tropikach, a daleko nie trzeba jechać. Zobaczcie, jakie odnóża u tarantuli. A tam paproć, to mam w ogrodzie. O, tam. Tam w sumie też języcznik Zaknocica. Teraz jesteśmy przy alpinarium. Są takie jakby tarasy porobione. No i wapień wkomponowany, smrojniki, rozchodniki, sedum. No, jest dużo odmian, ale te skałki kiczowato ułożone powinny być delikatnie wkopane w glebę. Wówczas skalniak wyglądałby naturalnie. Fajny pomysł jest z tym, że użyli materiału tego, który tu występuje, czyli wapienia jurajskiego, no i piaskowca. I dlatego fajnie to wszystko wygląda i wszystko pasuje, aczkolwiek te skałki bardziej bym wkopał. Zerknijcie sobie, tam jest budynek palmiarni, aleja z klonami palmowymi, rogownica, która znakomicie nadaje się na porostanie właśnie takich murów. Tu, kochani, mamy kolekcję wrzosów. Fajne wrzosowisko. O, tylko połowa, widzę, że tu wypadła.
ale miejsce jest zacne. Dołożyłbym tutaj kilka skał, takich dość potężnych. W centrum miasta zobaczcie, jak piękny park można założyć. A i temperatura jest tu o wiele niższa niż na zewnątrz. Zerknijcie sobie. Idziemy dalej. Ogród wiejski, to co lubię najbardziej. Chodźcie. Skrajność, skrajność. Zobaczcie, to miejsce to mi przypomina ogród wiejski na wsi dawno, dawno temu. W latach 90., 80. Tak to wyglądało kiedyś. Rośliny na kwiatcięty do kościoła na cmentarz. Ludzie sobie wykorzystywali. Są tu dalie, cynie, flopsy, tak jak ostatnio wam mówiłem. Tam kwitną kocanki na bukiety, słucha pełno nagietka lekarskiego. No i tam dalej w dalszym planie jest ogródek warzywny. Tu kwitnie nasturcja, którą możemy tak samo zjadać, wykorzystywać i płatki do sałatek. To jest naprawdę smaczna, delikatnie pikantna. No i taką wiszenką na torcie są te gliniane naczynia na drewnianym płotku. Kanki na mleko. Pamiętacie, jak dawniej się nosiło? Dzielżany. Pewnie w tym roku już szlak trafił. I rubekie. Mieczyki zaczynają kwitnąć. Ej, słuchajcie, mam frajdę taką. Cieszę się, jak małe dziecko. Uwielbiam takie miejsca oglądać. Piękne. No, szlak mojej wielkości, gdzieś w wysokości werbeny patagońskiej. Zerknijcie. Latają motyle. Tu mamy wiwiowce. Piękne akanty. Zobaczcie, lubią słońce. Rosną przepięknie, wspaniale. Raz posadzone do ogrodu, zostają w nim na zawsze i nie pozbędziemy się już ich. No i trawy ozdobne, rozplenice, miskanty, mikołajki, czosnki. Taka sucha rabata, bardzo fajny pomysł. Proszę, żelaźniak. On kwitnie na żółto. Kolekcja natur. Roślin jednorocznych. Z tyłu rosną kleome. Tutaj rosną szałwie, aksamitki, cynie. Nie, cyni nie ma, przepraszam. Też bardzo ładnie to wygląda. Wszystko pięknie. Aczkolwiek tych kantów ja nie lubię, to jest paciorecznik, inaczej się ta roślina nazywa. A dlaczego paciorecznik? Bo gdzieś te piękne kwiaty, bo ma kwiaty ładne, przykwitną, to wówczas z nich są takie paciorki. Dawniej wykorzystywano to, słuchajcie, do robienia różańcy. Dlatego robimy z tego paciorki. Tam na tle rosną kleome. Wczoraj my je nawet sadzili po ogrodu. Kolor powala. Zerknijcie. Tu mamy szałwię, która sobie rośnie, a tłem jest werbena patagońska. Ciekawie wygląda, też taki ażurowy, słuchajcie, żywopłot. Z niej można stworzyć i powiem wam, że mam już kolejny pomysł na rabatę przed domem. Zobaczcie, kochani, tutaj mamy przykład ogrodu leśnego. Ogrodu krajobrazowego, przypominającego mi, słuchajcie, ogrody angielskie. Tam rosną pióropuszczyki i strusie. Odentka, to jest ta wylinka, o której wczoraj wam na TikToku mówiłem. Piękne paprocze. Zerknijcie sobie, o tu już kwitną zawilce japońskie, u mnie jeszcze nie chcą. Tak, przepraszam, to będzie troszeczkę cięsło. Ale no niestety nie wziąłem kijka, ani statyfu. Czyżby to była lilia himalajska? Ale chyba nie. Albo i tak. Nie jest zapisane, ale podobnie. Idziemy sobie. Do oczka wodnego. Zakaczuszki, pełno host. Zobaczcie, jak pięknie zarosła i zagarniła bergenia. Razem z kokoryczką. I ten ogród robiony jest na bardzo prostym planie. Sadzone są plamy roślin dla tego samego gatunku.
i to bardzo duża, na dużej przestrzeni. No i powiem wam szczerze, że robi to efekt. Zobaczcie, piękne lilie wodne zaczynają kwitnąć. Tu jest ta wółka. O, oczko wodne to bym chciał mieć. Zerknijcie sobie na te paprocie i ogólnie na to piękne tło, jakie jest przy tym oczku wodnym. To jest coś pięknego. Zobaczcie, zagajnik z pióropusznika struszego. Na pewno macie tą paproć w ogrodzie, co po niektórzy. Zerknijcie, jak on tu pięknie rośnie. I rośnie, powiem wam, tak w półcieniu, gdyż nie jest tu dostęp słońca, ale jest wilgoć. A tutaj Długosz Królewski. Też bardzo piękna paproć, słuchajcie. Posadziłem ją w tamtym roku u mnie, ale jest na razie maleństwo w porównaniu do tych zagajników paprociowych. Tutaj wchodzimy na teren żelarni. Są takie ogródki kiedyś tworzone, dalej nawet są tworzone z ziołami różnego rodzaju. I zerknijcie, te zioła wcale nie wyglądają jako uprawowe, są stosowane również jako rośliny ozdobne, a leczą, doprawiają nam potrawy. Część ziół, praktycznie większość tych ziół występuje u nas dziko, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę, słuchajcie, na tło. Zobaczcie ten przepiękny dom, co tam rośnie. Bylica piołun. Ostatnio nawet nagrywałem o niej filmik. I tak mówię, powtarzalność. Tu rośnie nam topinambur. A za nim rośnie, słuchajcie, taka ciekawa roślina, ja wam pokażę. Oman. Też ją mam u siebie w ogrodzie. Bardzo fajnie wygląda. A pamiętacie to za dzieciństwo, jak się dziewczyną we włosy wplątywało? Chyba frajdę, zabawa jak nic. Zerknijcie, kochani, jak fajnie wkomponowany jest tutaj mikołajek. Tam są zagajniki mikołajkowe. Piękne hako mają czoła. Tutaj mamy schody kamienne. No, pomysł na wodną rabatę, słuchajcie, lawenda, szałwia. Szałwia, lawenda, troszeczkę bazylii i werbena patagońska. Wiecie co? Nawet nie wiecie, jak to pachnie. Jesteśmy sobie przy oczku wodnym. Tu mamy gunerę, no ale na razie jest malutka. A zaraz pokażę wam prawdziwego olbrzyma. Tutaj mamy brunerę. Piękna kolekcja host. Tarczownica tarczowata, ta co mnie wannie rośnie. No i host, no aż bym chciał mieć je wszystkie. Kochani, tutaj największa bylina świata. Gunera olbrzymia. Manikata chyba. U jej podnóża rośnie rodgresja kasztanolistna. I ta wołowiec. Zobaczcie, nieużywana jest agrowłóknina. Pod spodem pełno kompostu oraz ściółki. Wygląda to zacnie. I w koło hosty. I zobaczcie, kochani, żeby nie było. Ogród botaniczny jest król każdego ogrodu cienistego, czyli podgarecznik. Tak i u mnie. Znowu założona rabata z hortensjami. A wyszczukowana korą pachnie przepięknie jak w lesie. I tak, kochani, będę zbierał się do wyjścia z ogrodu botanicznego. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Miejsce ciekawe, godne polecenia. Czuć po prostu powiew tej historii, tego miejsca. I no cóż, lecę zwiedzać dalej Kraków, bo jest dużo ciekawych miejsc do zwiedzania, bo za niedługo jest pociąg do domu. Z powrotem wracamy na wieś, a ze wsi no już ostatni weekend wolny i do roboty. Koniec urlopu, więc trzymajcie się serdecznie. Cześć, pozdrawiam.